Mówimy, czy mówię od jakiegoś czasu na temat Kościoła Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy, że Kościół jest czymś albo kimś wyjątkowym. Jest odwiecznym Bożym planem, jest Bożym zamysłem, nie jest pomysłem żadnego człowieka. I zanim cokolwiek zaistniało, zanim cokolwiek Bóg stworzył, On miał już plan, aby Kościół powołać do istnienia. Miał plan, aby człowiek został odkupiony, dlatego że Bóg przewidział reakcję, to w jaki sposób człowiek zareaguje na próbę, na doświadczenie, a jednak Bóg nie chce zguby, zginienia człowieka. Mówiliśmy o tym, że ten plan był ukryty w Bogu, tak Pismo mówi. Był to tajemny, ukryty plan, ale w czasach Chrystusa i w czasach apostolskich został objawiony apostołom, a przez apostołów objawiony nam, objawiony Kościołowi. A więc to już nie jest tajemnica. Było tajemnicą, ale już nie jest tajemnicą. Jest to objawiona tajemnica, że Żydzi i poganie, którzy nawracają się do Jezusa Chrystusa, stanowią jedno ciało, stanowią Kościół Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy, że Kościół jest przyrównany do wielu obrazów, jest mieszkaniem, świątynią Boga. I moi drodzy, nam ludziom czasami trudno jest zrozumieć, dlaczego ten święty, wielki, potężny Bóg pragnie mieć społeczność na wieki z kimś takim jak ty i ja. On nas zna, On wie o nas wszystko, wie, jakim ulepieniem jesteśmy, wie o tym, w jaki sposób, jak często zawodzimy, a jednak upodobało się Wszechmogącemu Bogu dać nam Królestwo, dać nam życie wieczne, dać nam udział w Nim, w Jego wieczności. I w liście do Hebrajczyków czytamy tak, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Mówiliśmy o tym, że na podstawie listu do Koryntian, że w Kościele Jezusa Chrystusa, w Jego funkcjonowaniu są takie cztery główne zasady. Pierwszą mówiliśmy o tym, że każdy członek zboru, każdy, który jest przydany do Kościoła Jezusa Chrystusa, oczywiście nie możesz być przydany nie przeżywając upamiętania, nie będąc zrodzonym z Ducha Bożego, nie będąc ożywiony przez moc Bożą. Ale kiedy tego doświadczasz, zostajesz przez Ducha Świętego włączony przez chrzest wiary, zostajesz włączony do żywego Kościoła. I powiedzieliśmy, że ten żywy Kościół, którym jesteśmy, w tym żywym Kościele, każdy członek ciała Jezusa Chrystusa bierze jakby swoją cząstkę odpowiedzialności za życie Kościoła. Po drugie, mówiliśmy także, że musimy się liczyć z tym, że jesteśmy ograniczeni. Nikt z nas nie jest tym, co wypełni cały Kościół i wszystko zrobi za innych. Po prostu mamy każdy z nas swoje ograniczenia, mamy swoje powołania, mamy swoje obdarowania. I Bóg chce, żebyśmy zgodnie z tym, kim jesteś i jak zostałeś obdarowany, co On ci udzielił, abyś tym usługiwał Kościołowi. Mówiliśmy, że to prowadzi nas do tego, że powinniśmy cenić jeden drugiego, patrzeć na siebie nie jako na kogoś, no, bez którego możemy się obejść. Chociaż jest taka ogromna pokusa czasami, żeby tak myśleć. No, jest, czy go nie ma, ale musimy patrzeć na siebie, powiedzieć, każdy członek ciała jest niezwykle ważny w Kościele. Każdy. To uczy nas szacunku, miłości, docenienia jeden drugiego. A także ostatnią rzeczą, o której Paweł pisze w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, mówi, że jest ogromna odpowiedzialność i potrzeba, aby każdy z nas, każdy członek ciała Jezusa Chrystusa pilnował, troszczył się o jedność Kościoła.
My możemy i różnimy się w wielu rzeczach, w wielu zagadnieniach, ale ten zasadniczy fundament musi być wspólny i nie może być tutaj żadnego rozdziału. Jakim jest kwestia zbawienia, odkupienia, nowonarodzenia, chrztu, służenia Bogu. Może mamy też pewne spojrzenia, czy różne spojrzenia na moc Ducha Świętego w naszym życiu. Niemniej ważne jest, żebyśmy dochodzili do jednego zrozumienia, także w tym względzie, i do kwestii posługiwania darami Ducha Świętego. I powiedziałem, że to słowo greckie allelon, jedni drugim, wzajemnie, ono jest użyte około 55 razy w Nowym Testamencie, podkreślając, jak wielka jest waga i odpowiedzialność każdego z nas. To każdy z nas ma pilnować tych relacji, tej społeczności, aby ona była na właściwym, tym Bożym poziomie, nie powierzchowna, nie lekka. No jeżeli mamy miłować jedni drugich, to słowo miłość jest decyzją, jest postawą, jest zdecydowaniem. Nie odnosi się do naszych uczuć nawet, ale do postawy, do woli, do decyzji. I w Kościele możesz być zraniony, ale Bóg uczy nas, że powinniśmy jedni drugim przebaczać. Że powinniśmy, jeśli trzeba, jedni drugich prosić o wybaczenie i tak dalej. Ale mamy pilnować tej jedności ciała Jezusa Chrystusa. Słowo Boże wyraźnie, Pan Jezus w swoim nauczaniu wyraźnie powiedział, że takimi najważniejszymi cudami albo najważniejszymi znakami mówiącymi, że On jest żywy, zmartwychwstały pośród swojego ludu, to jest wzajemna miłość. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, po tym poznają. I druga rzecz, o której mówił Jezus, to, że będziemy zachowywać jedność, będziemy pilnować tej jedności Kościoła, aby jeden nie stawał przeciwko drugiemu. Dlatego, że diabeł chce, robi od samego początku istnienia Kościoła, chce, aby w Kościele właśnie ludzie powstawali jeden przeciwko drugiemu. Z tym problemem apostoł Paweł musiał zmierzyć się w zborze koryńskim. Mówi, skąd są rozłamy wśród was? Skąd w ogóle, dlaczego dopuściliście do takiej sytuacji w tym zborze? Przecież Chrystus nie jest podzielony. A więc o tym mówiliśmy. I teraz tutaj to samo słowo z listu do Hebrajczyków 10:23-25. Znowu zwróćcie uwagę, mówi trzymajmy się. Nie mówi trzymaj się. Trzymajmy się. Używa liczby mnogiej, zaimka osobowego liczby mnogiej. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei razem. Tą nadzieję, którą wyznajemy. Baczmy jedni na drugich. Baczmy, pilnujmy, troszczmy się. A więc jeżeli ktoś do was zadzwoni z braci i sióstr, ten, który dzwoni, niech się upewni, że czyni to z miłości. Nie z ciekawości, nie z chęci wykorzystania informacji, ale jeżeli mamy baczyć jedni na drugich, to z miłości dzwonię, pytam się, informuję, co tam u ciebie słychać, jak się masz, dlaczego cię nie widzę. To w celu pobudzania się, zwróćcie uwagę, do miłości i dobrych uczynków. Znowu liczba mnoga, baczmy. To nie jest powiedziane, że tylko niektórzy mają baczyć. Mamy baczyć jedni na drugich. Oczywiście, że im człowiek jest bardziej dojrzały, bardziej odpowiedzialny, nie będzie zainteresowany tylko sobą, ale będzie szukał i pilnował dobra drugiej osoby, brata i siostry. O to chodzi. Baczmy. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego on mówi, nie opuszczajcie waszych zebrań. Dodawajcie sobie otuchy. Dlaczego? Bo mówi, ten dzień się przybliża. Jaki dzień? Dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół, po swoją oblubienicę. I moi drodzy, jestem pewien na podstawie Bożego Słowa, że Pan przez Ducha Świętego i swoje święte Słowo cały czas pracuje nad swoim Kościołem.
przygotowuje oblubienicę na swoje przyjście. On ją oczyszcza, jak mówili z Efezjan, 5 rozdział, on ją uświęca przez słowo. On robi różne rzeczy, jeśli trzeba karci, jeśli trzeba prostuje, ochrania, aby przygotować ciebie i mnie na przyjście pełne chwały Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który ma poślubić Kościół. Kościół jest czymś wyjątkowym. I moi drodzy, powiedziałem coś takiego i wynika to i wierzę, widzę to wyraźnie z Bożego Słowa, że Kościół w oczach Pana jest niezwykle cenny i drogi. Dlatego nikt nie powinien lekko traktować zboru Kościoła. Nikt nie powinien traktować, ja bez Kościoła się obejdę, ja sobie dam radę. Dlatego, że chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś tak mówi i oddziela się, czy gdzieś odchodzi od Kościoła, traci tą relację z Kościołem, wystawia się przeciwnikowi. Wystawia się na zwiedzenie. Wystawia się na oszustwo duchów zwodniczych. Bo jeżeli Pan, który mówi, ja zbuduję mój Kościół i określił zasady budowania, w jaki sposób On go buduje i mówi, że my budujemy się razem w kapłaństwo święte, razem, to znaczy, że to jest niezwykle ważne, abym ja był tą aktywną, żywą częścią lokalnego zgromadzenia, zboru, bo to znaczy, że to dla mnie jest życie i sposób, w jaki Boże życie i błogosławieństwo może spływać na Twoje i na moje życie. I nikt z tego nie jest wyłączony, łącznie z pastorem, starszymi, kimkolwiek. Nikt z nas nie jest sam w sobie Kościołem. Kościołem jesteśmy razem. To jest eklezja, zgromadzenie ludzi wywołanych, odkupionych drogą świętą krwią Jezusa. Mówię, że jest cenny, dlatego że najdroższą krwią Chrystusa ty i ja zostaliśmy wykupieni z naszego marnego, grzesznego postępowania, którego wstydzimy się teraz. Ale Bóg nas z tego oczyścił, wyprowadził i dał nam cel. Tym celem jest On sam, jest wieczna chwała, jest spotkanie z Nim. To jest cel, do którego Kościół zmierza i do którego my zmierzamy. Ale w tej drodze Bóg ciągle jeszcze dokłada i dołącza kolejne osoby, kolejne dusze. Gdyż jest napisane, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jest cenny ten Kościół. Dlatego, że kiedy czytamy objawienie Jana, pierwszy, drugi, trzeci rozdział, tam Kościół, zbory są przyrównane do złotych świeczników. Te zbory mają różną kondycję duchową, jak omawialiśmy je jeszcze w naszej tam poprzedniej salce, to jednak ciągle w oczach Odkupiciela, Zbawiciela te zbory są cenne jak złoto, każdy z nich. Za każdy z tych zborów Chrystus oddał swoje życie. A więc Bóg budując, Pan budując swój Kościół, buduje go sam, ale też buduje go przez ciebie i przeze mnie, przez każdego z nas, gdyż każdy z nas, zgodnie z listem do Efezjan 4,16, każdy z nas ma osobistą więź z głową. Nie mamy już żadnych ludzkich pośredników. Nie mamy już żadnych kapłanów w tym znaczeniu. Już nie ma starotestamentowego ani nowotestamentowego w tym znaczeniu kapłaństwa, żeby zbliżyć się do Boga, musisz przyjść przez jakiegoś człowieka. Nie. Biblia mówi, że droga do miejsca najświętszego została otworzona dla każdego Bożego dziecka. Zasłona została rozerwana. Chrystus zapłacił. A więc każdy ma prawo i każdy czerpie z głowy z tej relacji społeczności, ale nie czerpie tylko dla siebie. Ale czerpiemy biorąc dla siebie i udzielając dla członków ciała Jezusa Chrystusa. Kościół jest czymś wyjątkowym. Nazwany jest nie tylko Jego Kościołem, drogo wykupionym, ale nazwany jest filarem i podwaliną prawdy. A więc całym zadaniem Kościoła Jezusa Chrystusa jest głosić prawdę.
O Bogu, o człowieku, o zbawieniu. Kiedy przychodzisz do człowieka, nie jesteś zainteresowany, aby słuchać polityki czy jakichś innych gospodarczych newsów. Ale Kościół jest miejscem, gdzie są zwiastowane najwyższej wagi sprawy dotyczące życia, zbawienia i wieczności człowieka. W innym wypadku Kościół nie wypełnia swojego posłannictwa, do którego został powołany. Filar i podwalina prawdy. W Kościele nie przychodzimy po to, żeby słuchać jakichś tam filozoficznych wywodów kogoś. Jak ktoś coś myśli o Panu Bogu? Przychodzę do Kościoła, aby słuchać żywego, świętego słowa. Prawdy Bożej. Aby ta prawda kształtowała moje myślenie, moje życie. Dawała siłę, impuls do codziennego życia. A więc, moi drodzy, nigdy nie powinienem traktować lekko zgromadzeń. Wiecie, myślę, że tak, że jeżeli jest zgromadzenie Kościoła, jest wielki test wiary. Taka prosta rzecz jak zgromadzenie, taka prosta rzecz jak modlitwa. I mówię to w tym kontekście, że jeżeli mogę dokonać wyboru i mogę być w zgromadzeniu i mogę tam być, aby uczestniczyć w tym, co czyni Kościół, ale nie jestem, dokonuję wyboru. Dla mnie w tym momencie wyznaję, że nie jest to sprawa najwyższej wagi. To znaczy, że ja w swoim domu, tam gdzieś mam ważniejsze sprawy. Ale kochani, jeżeli mamy najpierw szukać Bożego Królestwa, najpierw szukajmy Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam przydane. Jeżeli ja postawię prawdę Słowa Bożego i powiem tak ze względu na Pana, na to, co On mówi, ja właśnie tak zrobię, ale diabeł ci podszeptuje, ale. Możesz coś stracić. Jakieś dodatkowe korzyści, jakieś finanse i tak dalej. A ty mówisz, to ja wolę je stracić. Ale mogę dokonać wyboru. Nie jest tak, że ja muszę tam być. Oto ja jestem na tym miejscu, aby uwielbić Boga, aby słuchać Jego słowa, aby budować Kościół. I nagle odkrywasz, że ten, który daje obietnicę, ten, który daje słowo, nagle widzisz, że nie wiesz skąd, on zaczyna ci błogosławić twojej codziennej pracy i trudzie i nagle on sprawia, że przychodzi błogosławieństwo i materialne, i duchowe. Dlaczego? Bo on jest wierny obietnicy. Amen? Jeśli najpierw szukasz Królestwa Bożego, wszystko inne będzie ci przydane. Mówię o sytuacjach, gdzie po prostu mogę dokonać wyboru. Jest taka możliwość. Theodore Roosevelt miał ustalony zwyczaj. Mówię o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Miał ustalony zwyczaj uczęszczenia do kościoła, nawet jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Był prezbiterianinem. Pastor tego kościoła zawsze otrzymywał list lub powiadomienie telefoniczne od prezydenta, jeśli ten miał być nieobecny. Wyobrażacie to sobie? Prezydent Stanów Zjednoczonych pisze list do pastora swojego kościoła i mówi, wybacz, ale tym razem ze względu na obowiązki nie będzie mnie w zgromadzeniu. Nie pomyśl czasami, że zlekceważyłem nabożeństwo. Wiecie, tak kiedy czytam taką wzmiankę, to mówię, chyba musiał mieć dużo pokory w sobie, nie? Jak myślicie? Chyba musiał mieć pokorę. Prezydent Stanów Zjednoczonych się usprawiedliwia. Ale o co mi chodzi w tym wszystkim? Ja oczywiście nie chcę, żebyście za chwilę pisali, dzwonili i tak dalej, chyba że dłużej ma was nie być. To tak. Ale chodzi mi o istotę rzeczy, o powagę. Czym jest dla mnie Kościół, święte zgromadzenie, w którym Pan ma być uwielbiony, ma być głoszone słowo Pana. Innym przykładem wierności był prezydent Eisenhower, który zaprosił pierwszego sekretarza partii komunistycznej Chruszczowa. Jak Chruszczow miał na imię? Nikita Chruszczow.
by mu towarzyszył do kościoła prezbiteriańskiego w Gettysburgu w niedzielę, kiedy ten był z oficjalną wizytą w Stanach. I tutaj, chociaż ten przywódca komunistyczny odmówił, prezydent Eisenhower poszedł do kościoła, nie pozwalając, aby ważne sprawy dyplomatyczne przeszkodziły mu w przestrzeganiu Dnia Pańskiego. Niby, no przecież mógłby znaleźć dla siebie wymówkę. Bo przecież mógłby powiedzieć, ale jest coś w ludziach, którzy mówią, nie, ja stawiam na pierwszym miejscu sprawę Pana, sprawę Bożego Królestwa. Jeżeli On i Jego Kościół, Jego Królestwo jest na pierwszym miejscu, wiedz jedno, Pan jest wierny i nagle On będzie błogosławił i zobaczysz Boże błogosławieństwo nad swoim życiem. Boże prowadzenie, Bożą ochronę, troskę. Mówisz, a skąd ja to mam? Dlaczego? Jak to się wzięło? I nagle Bóg nakaże błogosławieństwu. Dlaczego? Bo my okazujemy Mu wierność, posłuszeństwo. Słuchamy tego, co On mówi. Jeden z pastorów powiedział, regularne uczęszczanie do kościoła, zboru powinno być ustalonym zwyczajem w życiu każdego człowieka wierzącego. Ponieważ Bóg nam powiedział w swoim słowie, abyśmy nie opuszczali i nie zaniedbywali uczęszczania do kościoła. Po prostu mamy słowo. Mamy słowo. Jeżeli On buduje kościół, buduje go przeze mnie, jeżeli On chce mnie błogosławić w kościele, to znaczy, że ja tam powinienem być, jeśli tylko mam taką możliwość. Jeżeli ktoś przestaje uczęszczać, to co powiedziałem wcześniej, do kościoła, bez względu na to, jak mocno duchową jest osobą, bez względu, jak wiele objawień otrzymał od Pana, zacznie obojętnieć na Boże sprawy i stanie się jakby taką osobą, ludźmi, którzy bardzo łatwo staną się łupem zwiedzenia. Czego oczekuję od Kościoła? Jak powinniśmy patrzeć na Kościół? Czego powinienem się spodziewać w Kościele Jezusa Chrystusa? Pierwszą rzeczą, najważniejszą to to, żeby jeśli to jest Jego Kościół, to On będzie zwiastowany. To On jest na pierwszym miejscu. To On jest głoszony. To On jest opowiadany. To Jego dzieło zbawienia i odkupienia jest słyszane wyraźnie i jasno w Kościele, jeśli to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To znaczy, że ludzie w tych zgromadzeniach, w tym Kościele będą słyszeć dobrą nowinę o Jezusie. Będą słyszeć o krzyżu Chrystusa, Jego przelanej krwi. I ludzie będą mogli doświadczać i będą mogli być skonfrontowani, być wzywani do upamiętania i żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Ale też ten Kościół, który On buduje, to jest też Kościół, który ratuje zgubione dusze. Jest ukierunkowany na to, aby ratować idących na śmierć. To nie jest obojętne, nie przychodzimy dla siebie tylko, ale naszym celem jest, aby się zachęcać, budować po to, abyśmy mogli iść z wiarą, z ufnością i opowiadać dzieło zbawienia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. To powinno być ustawicznym wołaniem i krzykiem Kościoła. Nikt z nas zbawionych nie żyje dla siebie. I nikt nie powinien się uspokajać tym, że jest zbawiony, a wokół ludzie giną i idą na zatracenie. Jeśli twoja i moja relacja jest właściwa z Panem, to nie pozwoli, abyśmy byli bezczynni, obojętni na ludzi, którzy giną wokół nas. Ktoś policzył, że w ciągu godziny umiera na świecie około 5417 osób. W ciągu godziny. Odchodzą do wieczności. Odchodzą na spotkanie ze Stwórcą. Nie wiemy, ilu z nich jest zbawionych.
Ale ta liczba pokazuje nam, jak wielka jest potrzeba, aby ci, którzy są Kościołem, stanowią Kościół, aby zrozumieli i usłyszeli to wielkie wezwanie Pana Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bóg nie wzywa nas do tego, żebyśmy na siłę kogoś nawracali, ale wzywa nas, abyśmy dzielili się tym, co On dla nas w Chrystusie uczynił. Wtedy odpowiedzialność jest na tym, który słucha Ewangelii. Ale moją, twoją, naszą odpowiedzialnością jest dzielenie się, opowiadanie. Dlatego, że bez wiary w Chrystusa ludzie zginą. A my wiemy, że Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że mogą, że uwierzą wtedy, kiedy jest ten, który głosi. Jak mają uwierzyć, jeśli nie ma tego, który będzie głosił, który będzie mówił? Kochani, ja wiem, że czasami jesteśmy, powiem w cudzysłowie, zmęczeni mówieniem niektórym ludziom o zbawieniu. Jakby to odbija się od ściany, spływa jak... Ale niemniej jesteśmy wezwani. Ciekawą taktykę, czy metodę, czy sposób możemy zobaczyć w życiu Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, że On szedł z miejsca na miejsce, szedł tam, gdzie jeszcze nie głosił Ewangelii, aby głosić Ewangelię. My czasami zatrzymujemy się przy kimś, rok, dwa, trzy, dziesięć, ale co z tymi, którzy jeszcze nie usłyszeli? I myślę, że czasami trzeba po prostu zaufać Panu, że przyjdzie taki czas nawiedzenia dla tej danej osoby, ale my musimy iść dalej i mówić innym. A więc, kiedy myślę o Kościele, jaki Kościół, to myślę o Kościele, w którym zwiastowany jest Chrystus, Jego dzieło zbawienia. Ludzie są wzywani do upamiętania, ale jest to też Kościół, który głosi, przyprowadza, świadczy i mówi, aby ratować idących na śmierć. Kiedy zastanawiam się, o jaki Kościół Pan buduje, to chcę powiedzieć, że jest to Kościół, w którym Pan nakazuje, aby ci, którzy uwierzyli, którzy zostali ochrzczeni w wodzie, aby zabiegali o moc Ducha Świętego dla swojego życia. Jezus mówi, zanim odszedł z tej ziemi, weźmiecie moc i będziecie mi świadkami. Nikt z nas nie potrafi nikogo przekonać o grzechu. Wiecie, nie da się nawet intelektualnie, możemy być ekstra intelektualnie przeszkoleni, używać tak intelektualnych i logicznych argumentów i to tak do ludzi nie dotrze. Ja nie wierzę, że nie warto znać tego. Ale może proste poselstwo, proste świadectwo dotknąć serca. A jeśli dotknie serca, to rozjaśniony zostanie umysł i ten człowiek nagle zobaczy, aha, to o to chodzi. To na tym to polega. Po prostu mam zaufać łasce i mocy Bożej w moim życiu. Że to nie jest wynik mojego własnego starania i wysiłku, ale to Pan daje mi moc do nowego życia. On przebacza mi moje grzechy. Ja po prostu mam zaufać, ale potrzebuję Kościół, aby był pełen Ducha Świętego. Weźmiecie moc i będziecie mi świadkami. Na początku czytałem słowo z Ewangelii Jana 7 rozdziału. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Tam mówił o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący weń. A więc rozbudź w sobie pragnienie mocy Ducha Świętego. Pragnienie bycia napełnionym Duchem Świętym. Rozbudźmy w sobie te pragnienia. Przychodźmy do Pana i wołajmy i prośmy, napełnij mnie swoją mocą. Z taką dziecięcą ufnością. Z wiarą, że kiedy o to będziemy zabiegać i prosić, On to uczyni, bo taka jest Jego wola, takie jest Jego pragnienie, takie jest Jego polecenie. I to napełnienie, i to zanurzenie w Duchu umożliwi nam ponadnaturalne życie, w służbę w tym naturalnym świecie w ponadnaturalny sposób. Oto nagle odkryjesz, że wydaje się, że nie masz żadnej mocy, ale okazuje się nagle, że twoje świadectwo ma moc. Twoja modlitwa ma moc.
że kiedy się modlisz o kogoś chorego, Bóg go dotyka. Trzecią rzeczą, to, którą chcemy widzieć w Kościele, a więc moc Ducha, działanie Ducha Świętego. Jest dobrą rzeczą, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu wzbudzać w nas to pragnienie mocy Ducha. Bo szczerze wam powiem, po tym mogę rozpoznać, że to jest praca Ducha Świętego, jeżeli On wzbudza we mnie tęsknotę i pragnienie, aby być pełnym Jego Świętego Ducha. Już po tym możesz wiedzieć, że jest to dzieło i praca Ducha Świętego. On to wkłada. Jeżeli daje chcenie, daje wykonanie. Kiedy patrzę na Kościół, kiedy patrzę na ludzi wokół, wierzymy, że jest to też Kościół, który Pan buduje, w którym On uzdrawia to, co jest chore na ciele. Tak? Wierzymy, że On uzdrawia? On chce uzdrawiać? Słowo Boże tak dużo mówi na temat uzdrowienia. Gro cudów Jezusa było związanych z uzdrowieniem, z uwolnieniem od demonów. Jest napisane, że Jego ranami i sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Ja wiem, że na temat chorób możemy bardzo dużo mówić i uzdrowienia, ale mnie chodzi o taką główną myśl. W Kościele Jezusa Chrystusa jest miejsce jak najbardziej na uzdrowienie pochodzące od Boga. Każde Boże dziecko, każdy człowiek, który przychodzi do Kościoła, może oczekiwać, jeżeli przychodzi z właściwym sercem, z pokorą w sercu, z wiarą, może oczekiwać, że Pan go dotknie i Pan go uzdrowi. Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy we mnie wierzą, mówi Jezus. Na chorych ręce kłaść będą i będą uzdrowieni. Demony wyganiać będą. Kto? Ci, którzy w Niego uwierzyli. Nie tylko pastor, starsi. Ci, którzy w Niego uwierzyli. Będą kłaść ręce na chorych i będą uzdrowieni. I będą w moim imieniu demony wyganiać. Bo mają od Pana autorytet, moc, władzę nad duchami nieczystymi. Nad duchami nieczystymi. Czasami choroba związana jest z opętaniem. Wielokrotnie, jak czytasz Ewangelię, możesz dostrzec, że On uzdrawiał tych, którzy byli zniewoleni. Tam jest użyte słowo uzdrawiać tych, którzy byli zniewoleni przez jakiegoś ducha. Boże uzdrowienie jest obecne w Kościele. I nieraz mogliśmy tego doświadczyć i doświadczamy. Ale chcemy mieć to nastawienie wiary, oczekiwania, kiedy przychodzę do zgromadzenia. Oto wiem, że jest tam żywy Pan, który obiecał, że w Jego ranach i sińcach jest Twoje i moje uzdrowienie. Starsi zboru są zobligowani, aby modlić się o chorych z namaszczeniem olejem. Kto choruje, kto między wami? Niech przywoła starszych. Niech się modlą, niech namaszczą oliwą. A więc Słowo Boże wyraźnie mówi. To słowo sozo, zbawić, oznacza zbawić od grzechu, ale też znaczy uzdrowić. I mamy wiele miejsc. Taki piękny psalm 103, wiersz 2 i 3 mówi: błogosław duszo moja Panu, On odpuszcza wszystkie winy Twoje, a dalej pamiętacie? Leczy wszystkie choroby Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, leczy. Hebrajczyków 13:8 mówi: Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Nie zmienił się. Kiedy myślę o Kościele, co tam jeszcze powinienem widzieć, to, że to są ludzie, którzy się modlą. I którzy modlitwę stawiają bardzo wysoko w swoim osobistym życiu i zborowym życiu. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział do tych sprzedawców świątyni? Uczyniliście z tego miejsca jaskinie zbójców. Inne tłumaczenie mówią zdzierców. Miejsce handlu, kłótni, a dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Domem modlitwy, bracia i siostry. Oni trwali w modlitwach, nieustannie się módlcie, to jest wezwanie.
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jeżeli ja zaniedbuję tą moją osobistą modlitwę z Panem, wystawiam się na pokuszenia. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Modlitwa. Oni trwali. Sir Isaac Newton, wielki naukowiec, był starszym zboru bodajże metodystycznego w Anglii. Ten, o którym się uczymy w szkołach. Powiedział tak. Mogę za pomocą teleskopu zajrzeć miliony mil w głąb przestworzy, ale mogę też odłożyć mój teleskop i wejść do mojego pokoju, zamknąć drzwi, uklęknąć na kolana i w szczerej modlitwie zobaczyć więcej nieba i być bliżej Boga niż przy pomocy wszystkich teleskopów i pomocy materialnych dostępnych na tej ziemi. Tak może powiedzieć tylko człowiek, który wie, czym jest modlitwa i co człowiek wierzący może doświadczyć w modlitwie. To w modlitwie zbliżamy się do Boga i możesz doświadczać Boga i widzieć Boga. Dlatego diabeł tak nienawidzi tego i robi wszystko, żeby chrześcijanin się nie modlił, żeby zdawkowo traktował modlitwę, żeby lekceważył wspólne modlitwy. Bo on wie, że kiedy Kościół zaczyna się w jedności modlić z pragnącym sercem, to będzie ogień stępował z nieba. On o tym wie. I dlatego robi wszystko, aby nas do tego zniechęcić, przeszkodzić nam. Kościół Jezusa zwiastuje powtórne Jego przyjście. To, co czytaliśmy na początku. Gdyż mamy cel, gdyż On przychodzi, dlatego mamy pilnować jeden drugiego, mamy zachęcać jeden drugiego. Bo Jezus Chrystus, a więc w Kościele, żywym, prawdziwym Kościele, jest poselstwo o powtórnym przyjściu Chrystusa. On przychodzi. Kościół ma się przygotować, wierzący mają się przygotować. Czy wszyscy będą zabrani? Ci, którzy dadzą się przygotować, tak. Ci, którzy dadzą się przygotować, tak. Przyjdzie w mgnieniu oka, pochwyci tych, którzy są gotowi, którzy dali się przygotować, którzy byli w tej bliskiej, żywej więzi ze Zbawicielem. Nagle rozlegnie się krzyk, nagle rozlegnie się głos trąby. Nikt z nas nie wie kiedy. Możemy tylko po znakach czasu, po wydarzeniach obserwować, oto stoję u drzwi, oto już jest bardzo blisko. I nagle rozlegnie się głos trąby i On przyjdzie. I Kościół Nowego Przymierza mówi od 2000 lat, że On przychodzi. Moi drodzy, w 23 księgach Nowego Testamentu na 27 jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa. Na 8 proroctw o Chrystusie 7 mówi o powtórnym przyjściu. Jest to tak mocne. Ten, który był, który wstąpił do nieba, tak przyjdzie, jak go widzicie. On przyjdzie, on przychodzi. A więc to chcę widzieć w Kościele, żywym Kościele, prawdziwym Kościele. I to powinno być. Dary Ducha Świętego, to jest 6. rzecz. Jeżeli jest przeżywanie mocy Ducha, powinny być dary Ducha. I o tym mówiliśmy nieraz. I mówiliśmy, jakie dary są, jakie Pan udziela Kościołowi. Jak bardzo to jest ważne, aby nie zostały zlekceważone, odłożone na bok. Ale dary Ducha pozwalają Kościołowi przebijać się przez wiele uprzedzeń, niewiary ludzi, wśród których żyjemy. Nagle ludzie widzą, że Bóg żywy jest tutaj. Pamiętacie choćby Pawła, który mówi, kiedy wszyscy zaczniecie prorokować i wejdzie ktoś z zewnątrz i skrytości jego serca są obnażone, upadnie na twarz i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. A więc Kościół, który
którym są, manifestują się dary Ducha Świętego, a o te dary, jak mówi nam Słowo Boże, powinniśmy gorliwie zabiegać. I ostatnia rzecz, którą chcę wspomnieć, którą oczekuję, która powinna być obecna w życiu Kościoła, w życiu nas pojedynczo, w życiu nas jako społeczności, jako zgromadzenia. Kościół Nowego Testamentu naucza na temat zwycięskiego życia i obfitego życia. Jezus powiedział, przyszedłem, aby dać wam życie i to w obfitości. Aby ta obfitość życia zmartwychwstałego mogła się manifestować w tobie i we mnie. I diabeł robi wszystko, żeby to stłamsić w nas. Żeby to się nie objawiało w naszym życiu. Bo chce, żebyśmy przezwyciężali przez Jego łaskę i moc wszelkie trudności. I Bóg obiecuje, że w Chrystusie daje nam pełnię zwycięstwa. Chyba w liście do Rzymian, chyba w 15 rozdziale jest powiedziane, taka obietnica, będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Jeżeli chodzę w mocy Bożej, to powinno moje życie powinno być pełne Jego radości, jak słyszeliśmy tutaj od naszego gościa. Powinno być pełne Bożego pokoju, pełne zwycięstwa. A więc w Kościele Jezusa Chrystusa mamy prawo oczekiwać, mamy prawo spodziewać się, kiedy wołamy do Boga, że Bóg będzie podnosił ciebie i mnie i będziemy doświadczać mocy Jego zmartwychwstałego, zwycięskiego życia. On nam udzieli tej mocy. To zwycięstwo przyjdzie od Niego i przez Niego. I tego oczekujemy, i tego się spodziewamy. Nie chcemy troszeczkę, ale On powiedział, że chce nas w obfitości błogosławić. Pamiętacie krzew, obraz krzewu winnego? 15 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest mowa o obfitym owocu, aby wydawało obfitszy owoc. Ojciec bierze tą latorość, która wydaje troszeczkę owocu, oczyszcza ją, aby wydawała obfitszy owoc, aby miała to błogosławieństwo. Tak więc, kiedy patrzymy na Kościół Jezusa Chrystusa, widzimy to poczucie odpowiedzialności za Kościół, za siebie. Widzimy ludzi, którzy przez wiarę i wierzę po prostu świadomie oddają Bogu chwałę pod każdym względem, duchowym, materialnym. Ludzie, którzy rozumieją, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. Że kiedy nagle zaczynasz dawać, zaczynasz widzieć, jak Bóg zaczyna cię błogosławić. Kiedy mówię o dawaniu, mam na myśli dawanie w tym znaczeniu duchowym i materialnym, naszych środków finansowych. Kiedy jestem wierny w ofiarności, w dziesięcinach, kiedy zaczynam być w tym wierny, zaczynam widzieć, że Bóg mnie pod każdym względem błogosławi. Ale to jest dojrzałość. To znaczy, że zaczynam rozumieć, wierzyć, ufać Bogu, który jest ponad wszystkim. I muszę powiedzieć, nigdy się nie zawiedziesz. Nigdy, bo Bóg jest wierny. Bóg jest wierny pod każdym względem, duchowym i materialnym, kiedy my jesteśmy wierni w tych rzeczach. Wierni jesteśmy w tych rzeczach. Wiecie, jak to jest budujące, kiedy w tym tygodniu kilka takich budujących rzeczy. Nie mogłem być we wtorek, byłem tak zmęczony, ponad 1200 kilometrów zrobiłem w ciągu paru dni z naszymi gośćmi. I po prostu fizycznie nie byłem w stanie przyjechać tu na modlitwę. I dzwonię na drugi dzień do Bogusława i zapytać, kto był na modlitwie. Wiecie, nie mam zeszytu takiego, że tam mam zaznaczone. Nie, nie, nie. Pan mówi, oprócz tych, którzy są, mówi, z trzech naszych katechumenów jest na modlitwie. Mówi, chwała Bogu, ten jest na modlitwie i tamten jest na modlitwie i tamta. Mówi, dzięki Bogu. A później patrzę na jedną rzecz, młody człowiek, nie chcę mówić za dużo, ale to są takie drobne rzeczy, które niesamowicie budują. Ktoś staje się ofiarny, a nie zarabia. A później dowiaduje się,
że ci ta nasza młodzież się zgłosiła, bo płyty przywożą i trzeba wnieść płyty do budynku. Tak? Tak, Janusz? Mówi, to jest to, o co chodzi w kościele. A później ktoś dzwoni, mówi, pastorze, pomyślał o jakichś zaproszeniach tutaj, żeby zrobić i tak dalej. Wiecie, to jest kościół, który żyje, gdzie jeden członek drugiemu posiłku dodaje. Czasami drobna rzecz, a sprawia, że nasze serce się podnosi i mówimy, chwała Bogu. Może ja jestem taki, że potrzebuję czasami widzieć te takie drobne rzeczy. One niby są drobne, ale są wielkie. Bo to znaczy, że ktoś zaczyna rozumieć, czym jest Kościół. Jeden członek drugiemu posiłku dodaje. Kochani, chcemy widzieć Kościół pełen mocy i chwały. Zwycięski. Jeśli zwycięski, to znaczy, że ty i ja doświadczamy i przeżywamy zwycięstwa, bo przecież ty i ja mamy tego samego wroga, który próbuje nas czasami wbić w ziemię, nie? Ale ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Jezus powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata. Aż do swojego przyjścia jest wierny i będzie z nami. Ważne jest, żebym ja trwał przy Nim, ty, żebyśmy trwali przy Nim do końca, bo On zawsze jest wierny. On dochowuje wiary. Pytanie jest, czy ja dochowuję wiary? Ale On pozostaje. Kiedy ja zaczynam wchodzić w posłuszeństwo temu, co On mówi w swoim słowie, zaczynam robić kroki wiary w każdej dziedzinie, materialnej i duchowej, aby być Jemu posłusznym, zaczynam rozumieć, o co chodzi i okazywać posłuszeństwo i zaczynam doświadczać cudów Bożych w naszym życiu. Co wcale nie oznacza, że czasami nie będziesz musiał powiedzieć jak apostoł Paweł, umiem żyć w obfitości i umiem cierpieć jak? Niedostatek. Z jednej strony Bóg zatroszczy się i będzie błogosławił obficie, ale czasami Bóg przeprowadzi nas przez chwilę próby wiary i było błogosławieństwo i nagle jest niedostatek. Ale jeśli pozostaniesz wierny, to znaczy, że o to właśnie chodzi, żeby kiedy jest dobrze i kiedy jest nie najlepiej, abyśmy pozostali wierni Panu. Amen. Powstańmy, aby Go uwielbić. Pomódlmy się, kochani, wołajmy do Pana, aby pomógł nam. Pomógł nam. Aby płynęło coraz więcej zachęty, coraz więcej było posłuszeństwa w Twoim i w moim życiu wobec Pana. Aby Duch Święty, widząc to, mógł zacząć wylewać na nas więcej i więcej błogosławieństwa. Aby zaczęły wypełniać się Boże obietnice. Panie, tak dziękujemy Ci teraz za ten czas. Ja Ci dziękuję, że Ty przemawiasz do mojego serca, Panie. Ja modlę się, Panie, o samego siebie, abym był wierny Tobie we wszystkim. Pomóż mi, Panie. Ojcze nieba i ziemi, pomóż nam, jak tutaj jesteśmy i tych, których tu nie ma dzisiaj. Wołamy do Ciebie, Panie, chcemy doświadczać, chcemy być Kościołem, który wypełnia doskonale ten wzór, ten plan, który Ty zamierzyłeś. Modlę się, Panie, aby coraz więcej życia. Dziękuję Ci za to, co już jest w Kościele. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, ale modlę się, żeby jeszcze więcej z Twojego błogosławieństwa, z mocy Ducha, Twojego działania płynęło przez członki ciała dla całego zgromadzenia. Pomóż nam, Panie, aby moc Ducha Świętego zstępowała na pragnących. Daj to pragnienie. Aby dary Ducha się manifestowały, Panie, aby Ewangelia była głoszona w mocy. Daj nam łaski, Panie, gdyż bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Tak dziękuję Ci za Kościół, który Ty budujesz na tym miejscu, Panie. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała. Hallelujah.